Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Kasiora, to jest gra Robin Hood Sherwood Builders. Przetestujemy sobie tą gierkę, jest to moje pierwsze podejście, dopiero włączyłem tą grę. No i klikamy graj, bez zbędnego gadania. Zaczynajmy, nowa gra. Jest polski język, to mnie zszokowało troszkę. I bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy, nawet nic nie słyszałem o tej grze, nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy to jest survival, przygoda, cokolwiek, nie wiem, pobrałem. Odpaliłem, nagrywam. Zobaczymy, takie pierwsze wrażenie. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue, while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of... Próbuję pominąć, ale mi nie pozwalają. O, udało się. Dziwny lektor tam był. Jakiś taki albo... Znaczy, głos ok, ale coś nie tak było z jakością mikrofonu, moim zdaniem. Dobra, jesteśmy w grze. To jest nasza postać. Działa w miarę płynnie, tylko coś mnie... Coś jest z tłem nie tak. Dobra, ja będę krytycznie do tych gier podchodził, naprawdę. Do czego będę mógł, to się przyczepię. Ale ja jestem taki czepialski, niestety. Nie, dobra, teraz już chyba jest okej. Nie, jakby tło było za bardzo wyostrzone i tak nie da się skupić na tym, co jest blisko. Ale to nieważne, dobra. O co tutaj chodzi? Bezpieczna przystań. Porozmawiaj z takiem. Tryb łowcy. R. To trochę jak assassin, jakiś z survivalem trochę. Połączony Z, latarnia. Okej. Okay. Spowolnienie czasu. W. I E, przytrzymaj, zbierz wszystko. No dobra, to wszystko już wiem. Rozmawiaj z takim, gdzie jest ten tak, tam mamy wykrzyknik, no to idźmy sobie. Da się biegać? Bieganie jest przełączane, o, okej. O! Wybierz tryb, styl walki, precyzyjny, brak poruszania się w trakcie atakowania. Czyli taki standardzik, rzut tył bardziej, albo nie, zwykłe ataki. Albo swobodne poruszenie się w trakcie atakowania, uniki i tak dalej. Bardziej realistyczny, wymagający tryb walki, pozwala na precyzyjniejsze wykonanie ataków łączonych i łatwiejsze namierzenie przeciwników, ale wymaga więcej rozwagi nad momentem ataku. Dla graczy, którzy preferują bardziej taktyczne podejście do ataków oraz pozycjonowanie w walce. Styl, w którym można poruszyć się podczas używania podstawowych ciosów, co pozwala na łatwiejsze unikanie ataków, ale wymaga większej kontroli zasięgu. Dawaj, dynamiczny. Poziom trudności. Trudny. Nie no, normalny weźmy. Odnosi się do stopnia wyzwania, z jakim musisz się zmierzyć, wpływa głównie na siłę przeciwników oraz ich zachowanie. Dobra. Zawsze możemy to zmienić w ustawieniach, tak? Dobra. Przejdźmy się tym mostkiem. Klimacik w miarę fajny. Grafika trochę... No jeszcze nic nie mówię, ale na razie taka dziwna na pierwszy rzut oka. Nie jest zbyt dopracowana, a gram na... Wszystko mam na ultra. Jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że wszystko mam na ultra. O, tu mi się skala rozdzielczości znowu nie zapisała. To mógł być problem też. Okej. Okay. Już są wyraźniejsze te wszystkie grafiki. Zobaczmy jeszcze raz. Grafika, okej, okay, teraz się zapisało. Czy tu jest wszystko na maksa? Tu za bardzo nie ma co być na maksa. O, tutaj mamy epickie. Wszystko na maksa. Dobra. To po prostu to jest to, co możemy zobaczyć w tej rozgrywce, ale nie ma tragedii, okej? Okay? Trochę to prześwietlone jakby wszystko jest takie, tak mi się zdaje. Dobra, gdzie jest ta misja nasza pierwsza? Okej, okay, co my tu mamy? Odżywienie i nawodnienie, naciśnięte, aby przeczytać samoutek, no dobra. Picie i jedzenie, no to domyślam się, że muszę jeść i pić. Jak zaniedbasz którąś z tych czynności, może to mieć śmiertelne skutki. Okej. Okay. Odżywienie i nawodnienie. Na proste jedzenie
natrafisz podczas eksploracji świata albo kupisz je u handlarzy. W swojej wiosce możesz wybudować kuchnię, w której będziesz mógł gotować najlepsze przysmaki. A dlaczego Sherwood Builders, okej. Okay. Na szczęście z wodą jest nieco łatwiej. Wystarczy, że znajdziesz studnię i będziesz miał przy sobie odpowiednie puste butelki. Nie da się jednak zmylić. Butelki na wodę i eliksiry to bardzo ważne przedmioty, o które należy dbać i rozsądnie nimi dysponować. Nieraz mogą zaważyć na sukcesie twojej misji. Dobra. Zamknij. No to napijmy się od razu. Butelka z wodą, to jest nasz ekwipunek, tak? Zbroja, spodnie. Okej. Okay. Miecz zwykły, pusta butelka i trzy mikstury z krwawnika. Gorzka w smaku substancja o dziwnym zabarwieniu pozwala zregenerować trochę utraconego zdrowia, czyli to nas leczy. A czy ten kaptur mogę założyć? O, mogę. Coś ciepłego pod szyję, kołnierz uniwersalny, a teraz kaptur uniwersalny. Twój znak rozpoznawczy. Mieczyk. Pod jedynkę. O, pięknie. Dobra, mamy puste butelki. A, i tutaj wytwórz. Wytwarzam butelkę z wodą z pustej butelki. Tak to działa. Okej. Okay. To ja myślałem, że ten zielony pasek i pomarańczowy to jest życie i głód. To jest życie i coś, a głód jest po lewej stronie, tam bardziej gryje chlebek. O, uderzyłem altem, czyli to jest wytrzymałość nasza. Tak. Do biegania to się nie odnosi. Mhm. Kontrol, kucamy, skaczemy. Tak, czyli od skakania się wytrzymałość marnuje, od bicia też się marnuje. A od obrony? Nie. No dobra. Co tu leży? Podnieś kamień. Nie, na razie nic nie podnosimy, idziemy z ciągiem misji. O, dzień dobry, pyzaty kapłanie. Zawsze się martwię, kiedy zbyt długo nie macie w domu, rabinie. Drogi Daku, najpierw szeryf upadnie, zanim sam pozwolę sobie na śmierć. My good friar, the sheriff will face death well before I do. Pełne buty, jak zawsze. Pełne buty? Po prostu cieszę się, że widzę cię w zdrowiu, druhu. Nie martw się, tym razem nic nam nie grozi. Tu jesteśmy bezpieczni. Nic nie poradzę po tym koszmarze, który zgotowali nam i naszej poprzedniej wiosce ludzie korony. Tym razem na nas nie trafią. Jesteśmy tu dobrze ukryci. Zadbałem o to. Poprzednia osada była taka piękna. Znam cię zbyt dobrze, cwanelisie. Wiem, że knujesz odwet. Najważniejsze, że wszyscy uszli z życia. Po tym, jak pokonałem czarnego Henryka, ja odbiłem Marion z niewoli szeryf. Szeryf zupełnie... Gdzie tu? Czemu tu nie ma kropki? Czarnego Henryka i odbiłem Marion z niewoli. Kropka. Szeryf zupełnie stracił nerwy. Czy odbiłem Marion z niewoli? Szeryf zupełnie stracił nerwy. A, bo to jest z dużej litery, dlatego że jest szeryf. Okej, nieważne. Muszę powstrzymać wroga, zanim stanie się zbyt potężny. Wrogów! Król i szeryf nie ograniczają się tylko do własnej pomocy. Co jej już słychać, że w okolicach Nottingham zaczynają grasować najgroźniejsze szumowiny. Sojuszników króla robi się coraz więcej. Jednym przekupuje rozdawaniem ziemi, drugich zastrasza groźbą śmierci i konfiskaty majątku. Musimy osłabić władzę króla i szeryfa, jeśli mamy czuć się tutaj bezpiecznie. Muszę ściszyć troszkę głosy, jeżeli mam wam to czytać. Chyba, że mam tego wam nie czytać. To jest jeden odcinek, zdecydujecie, czy chcecie to oglądać, czy nie, a bardziej ja zdecyduję po tym, czy będzie tu dużo wyświetleń. Jak będzie, jak wam się spodoba, będą łapki w górę, będą komentarze, no to to mi da do myślenia, że chcecie tego więcej. Tak więc, jeżeli się podoba, zapraszam na dół. Koniecznie, Robinie. Ostatnio mały John dał sobie pociąć koszulę. Nie można tak ryzykować. Wyliży się z tego. Znasz go. Każdy z nas ma swój ciężar do dźwigania. Sam to powtarzasz. Święte słowa. Może i masz rację. Ta osada wygląda na bezpieczną. Tym razem nikt nas nie znajdzie. Pora wypuścić strzałę prosto w serce bestii. Wierzę ci, drogi Robinie. Zanim jednak to zrobisz, musisz nabrać sił. Stawienie nowej osady to mordercza praca. Jedz coś, napij się, odpocznij w swojej chacie. Porozmawiamy później. Dobra, ściszmy od razu to. Gdzie to jest dźwięk? Dialogi. To tak cichutko w tle, żeby były tylko. Ambient jest dobrze, muzyka też. Reszta się zgadza. Wyposażenie i ekwipunek. Enter.
Wyposażenie i ekwipunek tak wygląda, jak ekwipunek, możesz w nim znaleźć całe swoje wyposażenie. Masz do niego dostęp w każdej chwili, wystarczy nacisnąć I. Wytrzymaj tab, by się do niego dostać w trakcie rozgrywki. Z przedmiotów w panelu szybkiego dostępu możesz też korzystać poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy numerycznych. Czyli tabem sobie wchodzimy, dobra. Twój plecak ma ograniczoną pojemność i możliwość udźwigu. Wraz z rozwojem drzewka umiejętności postaci będziesz mógł powiększać ilość miejsca w twoim ekwipunku. Okej. Niekiedy w ekwipunku pojawiają się przedmioty specjalne, których nie da się wyrzucić. Są one zwykle związane z zadaniami do wykonania. Przedmioty te nic nie ważą i nie zajmują miejsca. W świecie można się natknąć na kilka zestawów uzbrojenia. Każdy składa się z 7 elementów. Zbroja, rękawice, spodnie i buty poprawiają im umiejętność Robina potrzebne w walce. Części takie jak kaptur, kołnierz i płaszcz są elementami wpływającymi jedynie na wygląd. Okej, okay. Kaptur, kołnierz i płaszcz. Dobra, czyli to zbroję, to, okej. Okay. Bez uzbrojenia lasy Sherwood byłyby nieznośne i niemożliwe do przeżycia nawet dla wprawionego banity. Specjalne uzbrojenie można wytworzyć korzystając z budynku tkalni, którą można wybudować w wiosce Robina. Słuchajcie, jakiś włosa miałem w buzi, sorry. Nie mogłem się skupić. Zbroję możesz wyłącznie zamieniać na inną lub sprzedać kupcowi. Warto jednak pamiętać, że wytwarzanie ich i kompletowanie powinno być, nie jest rzeczą łatwą. Przedmioty, których nie chcesz już w swoim ekwipunku, mogą zostać wyrzucone na ziemię. Pamiętaj jednak, że po czasie najprawdopodobniej znikną bezpowrotnie. Jeśli nie chcesz niczego zgubić, włóż to w bezpieczne miejsce, najlepiej do swojej skrzyni. Dobra. No i co? Bezpieczna przystań, zjedz posiłek, 0 na 1, wypij wodę, 0 na 1. Sól. Dobra, na razie nie podnoszę wszystkiego, bo to jest bezsensowne, zauważyłem w wielu grach. Podnosimy tylko to, co nam na razie każą. Więc znaleźć picie, w sumie mamy picie w plecaku. O, wino. To jest lepsze picie. Co ty tu grasz na cymbałkach? No to nie brzmi jak łupanie metal, nieważne, żelazo. Sztuka handlu, naciśnij Enter, aby przeczytać samouczek. Handlarzy można znaleźć w wioskach i miastach całej krainy, chętnie kupią i sprzedającą wiele przedmiotów w zamian za złoto. Każdy handlarz ma swoją specjalizację, która pozwoli ci ocenić towary możliwe do zakupienia. Na szczęście chętnie kupią oni od ciebie wszystko, co masz do zaoferowania. Jeśli chcesz zyskać więcej na handlu, pamiętaj o rozwoju części drzewka umiejętności, która wpływa właśnie na to. Aby kupić przedmiot, który ci się podoba, wybierz go z listy, wybierz jego ilość i kup. Aby sprzedać swoim... Dobra, to takie podstawy, wiadomo jak w każdej grze. Napijmy się w takim razie wody. Pod dwójeczkę wziąłem. A, i tutaj mamy dzika zdrożna, czyli dwójeczka. Lurp. O, ale się sztachnął. I zjedzmy tego dzika. Idź spać w swoim domu, porozmawiaj z takiem. Bo to można gotować. Gdzie jest mój dom? Tutaj. Myślałem, że ze świniami mam spać. Jak tam wejść? Chyba coś źle poszedłem. Tu nie ma drzwi. No, wystarczyło w drugą stronę pójść, żebyśmy byli. Dobra. Narzędzia naprawcze. A to co? Maść z krwawnika, dawaj mi te. Wytryki. Worek z monetami, dawaj. No czemu tak długo wyświetla, co to jest? Odtrutka i piwko. A tu? Sól, cebula, mąka jęczmienna, bułka z jęczmienia, jabłko. I pieczony królik, dobra, czyli możemy sobie tu zbierać sporo różnych rzeczy do gotowania. Chleb z jęczmienia. Okay, idziemy spać. A tu jest nasza skrzynka, tak? Możemy tu gromadzić przedmioty. Głód natychmiast plus 20%, okej, okay, piwo. Czy z shiftem można przenosić rzeczy? Czy po prostu prawym wszystkie myszy? Prawym wszystkie myszy, dobra. Sobie tu wrzucimy. Narzędzia naprawcze. Wytrzymałość plus 100. A pod czwóreczkę to. Narzędzia naprawcze tutaj. Ta butelka, wytrychy. Wino nie chcę na razie. Maść z krwawnika ma plus 40 zdrowia w czasie. Okej, okay, to też fajne.
Kołnierz nie potrzebuję. I odtrutka. A na razie też nie. Dobra, idziemy spać. Punkt kontrolny. A, i tutaj zapisujemy grę przy okazji, tak? Halo? Jak to kliknąć? A, czyli tu się nie da tych trzech pierwszych. Trzeba tutaj wolny slot, okej. Wybierz moment pobudki. Może być południe. Dobra. Teraz mamy porozmawiać z takiem. Taku, gdzie jesteś? No co tam, tak. Już zdążyłeś się wyspać, drogi druhu? Nigdy nie przestanie mnie zdziwiać, jak mało czasu potrzebujesz na sen. To nie może być zdrowe. Jeszcze za głośno. Jest zdrowe, tylko jeśli przed snem pijesz wodę zamiast garnca wina, braciszku. Nie przemawia do mnie ten argument. Poza tym, kto śpi, ten nie grzeszy. Zostanę przy swoim winie. Wiedziałem, że tak zareagujesz. Spokojnie, tak. Twój zapas antałków jest bezpieczny. No ja myślę. To strategiczna rezerwa na wypadek kryzysu. Oczywiście. Nic już nie mówię. Pewnie spałeś tak dobrze, że zgubiłeś swoją broń. Gdzie masz łuk? Tym razem niczego nie zgubiłem. Złamałem go na polowaniu. Mieliśmy tyle pracy przy budowie wioski, że jeszcze nie zdążyłem zrobić nowego. Las nie miał ostatnio dla nas litości. Najgorsze jednak za nami. Teraz możesz spokojnie zająć się stworzeniem nowego łuku. Złap za siekierę i zetnij kilka drzew. Drewno wystarczy zarówno na łuk, jak i na strzały. Mam tu konopny sznurek. Nada się na cięciwe. To cała pomoc, jakiej mi potrzeba. Dziękuję, tak. Wiem, jak bardzo cenisz sobie swoją broń. Zajmij się jej wykonaniem, ale wróć do mnie. Nasza wioska potrzebuje twojej pomocy. Kurwa. Dubbing na żywo macie. Niezbyt profesjonalny, ale jest. Sosna. 15 sztuk. Zetnij drzewa i zbierz drewno. A czemu mam dwa punkty? Pokazana jest mapa. O! Sosna. Sosna, czyli dwa punkty możemy mieć. Dlaczego ten koń jest jakby... Koniuszy. Kliknij, aby podróżować. O, cholera. Nie chciałem tego kliknąć. Ale było tak napisane, więc moja wina. A gdzie my się teraz wybierzemy? Matko. Czemu to jest takie... Dobra, zaznaczę sobie ten punkt po prostu i idziemy. Tam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tararam. To on mi dał siekierę, bo jakoś tak nie zwróciłem uwagi. Skupiłem się na czytaniu, tak. Pod dziewiątką będę miał siekierę, a tutaj cięciwa. 9. Czyli to nie mogą być te wielgachne drzewa tutaj. Chociaż ładnie tutaj jest tak zarośnięte. Podoba mi się to. Zasuwamy sobie do sosny. I łupiemy. Czy trzeba celować w drzewo dokładnie, czy trzeba? Nie, nie trzeba. Pozyskiwanie surowców. Naciśnij Enter, aby przeczytać samouczek. No chyba wiem, jak to się robi, prawda? Dobra, mamy 9 sztuk. No to jeszcze jedna sosenka i będzie wszystko. Pyk. Dobra, czy ja tu muszę celować? Nie, no nie muszę. On musiał jakby załapać, że ma uderzać w drzewo chyba. Okej. Okay. Chyba nie mamy wytrzymałości, dlatego on tak dość dziwnie to zbiera. Okej. Okay. To on tak się kucnął jakby rzemiosło. Dobra, nie potrzebuję tego chyba. Damy sobie radę bez tego tutorialu. Stwórz łuk, stwórz strzały, porozmawiaj z takiem. Dobra. Wchodzimy tutaj. Gdzieś będzie crafting pewnie, co? O cholera, drzewko. O shit. A nie, takie duże. Z mapa. A tu? Umiejętności nasze. Dobra. No i już jedno. A, tutaj. Mamy crafting, wytwarzanie. Sklecony łuk. Twórz. No i jeszcze strzały. Nie wiem, czy do tego nie potrzebujemy kamienia albo czegoś. Nie, po prostu strzały tworzymy sobie z drewna. Okej. 80 strzał. No i fajno.
To wiecie co? To jedzenie to dam tak pod siódemeczkę, picie pod ósemeczkę. Leczenie niech będzie pod trójką i pod czwórką faktycznie, dobra. Czy to? O właśnie, muszę tutaj założyć tak jak myślałem. I dobra. Mamy łuk pod dwójeczką. Zaraz zobaczymy jak się z niego strzela. Teraz nam każą porozmawiać z takiem, ale jakbym chciał naciągnąć... Oj, 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 oj. Dobra, jeszcze raz, naciągnij i szybciej strzelimy. No, okej. Okay. 100 punktów! Woo! Dobra, jeszcze tam strzelimy. No, 40, jeszcze raz. Troszkę wyżej. 40. Tu. 40. Ostatni strzał. A dupa, tam nie umiem strzelać. Chciałem prosto w kropeczkę strzelić, za każdym razem miały być popis, a tutaj nie wyszło. Płasko tutaj jakoś tak to jest problematyczne. No to jest dosyć droga gra z tego co zobaczyłem. Ja dostałem ją za darmo do przetestowania właśnie. Ale jak mówiłem, jak dostaję klucz to jadę po grze równo jak jest chujowa, naprawdę. Więc to nie będzie z miłej. Najwyżej dostanę mniej kluczy, bo po prostu ludzie się będą bali, że skrytykuję jej grę. Ale Winter Survival dostałem. Skrytykowałem mocno, bo mi się nie podobało i... No i tyle, no nie będę tu ściemniał, że ale fajna gra, ojku. No nie, nie, jest w chuj niedopracowana. Zobaczymy jak będzie z tą. Na razie jest lepiej niż z Winter Survivalem. Bo nie denerwuje mnie prawie każda czynność, tak jak tam. Dobra, mamy kamienie, na razie nie zbieram, ale tak kuszą. Tak się podświetlają ciągle. I szczerze mówiąc dziwnie to wygląda, jak one są ciągle podświetlone. Ale nieważne, no i to... Płasko tutaj tak jest dziwne. Ale to pewnie dla optymalizacji bardziej. Bo gra nie wygląda jak z 2024 roku, szczerze mówiąc. No ale dobra. Zobaczymy później. Takim łukiem nie masz się czego obawiać. Chyba, że znowu narazisz się Marion. Mówiąc jej, żeby zrobiła ci jadło. By nawet czysta stal i woda święcona nie pomogą. Stary dzieje. Wszystko sobie wyjaśniliśmy i wspólnie zdecydowaliśmy, że więcej nie popełnię tego błędu. Swoją drogą, widziałeś ją gdzieś? Spokojnie, tym razem nikt nie zostawił na nią zasadzki. Poszła pomoc okolicznej ludności. Prędzej czy później wróci do osady. Brzmi jak ona. Mówiłeś, że przyda się tu moja pomoc? Tak, jest kilka rzeczy, których nam potrzeba. Przede wszystkim jedzenia. Lepszego ucznika próżno szukać w całym Sherwood. Zanim ruszysz nas zbierać bogatym, możesz wykorzystasz swoje umiejętności, by nam pomóc. Chętnie sprawdzę nowy łuk. Szykuj ruszt. Będziemy dziś jedli pieczyste. Pieczyste? Zostawię mięso we wspólnej skrzyni. Co to jest pieczyste? Pieczyste. Wszyscy w wiosce pracują w pocie czoła. Mała uczta podniesie nas na duchu. Dobra, idziemy polować. Nie, no fajnie. Na razie jest taki klimacik, jest... Czuję się w tej grze, jakbym był, więc jest dobrze. Ciekawe miejsce. Czy ja to zaznaczyłem? Tak, ja to zaznaczyłem. Mięso salnie, dobra, zasuwamy. Nawet nie będę tego zaznaczał, bo... Czytałem obóz cukinsynów, okej. Okay. Mięso salnie, no to zasuwamy tam. Tam jest znacznik. Drogę. Wielkie łowy. Nie, nie, zaznaczam tego nawet. Słyszałem, że tutaj jest problem z walką, że jest bardzo sztywna i taka niedopracowana. Ale to sprawdzimy niedługo. Nawet teraz w sumie, przy polowaniu. Mięso sarny, 0 na 25. Okej, czy daleko te sarenki? Nie, pogoda ładna, ładnie pada. Tak na moje oko przynajmniej. Tu jest jakiś mostek? Co to jest? Ja nie mam pojęcia, kto to zbudował i po co. O! Zagadka. Myślę, że nie chodzi o to, żeby to losowo
klikać wszystko. Czy da się przełączyć w ogóle na tryb pierwszej osoby, bo to by było fajne. Myślę, że nie. O! No bo ja kliknąłem ten. Wiecie? Z tryb łowcy. No weź tu R. A, musi się załadować pewnie, tak jest. F, spowolniony czas, dobra. Zapomniałem, że to tutaj jest w ogóle. Teraz to może? Tak. Tak. I może to? To? Kurwa. Było blisko. Jeszcze raz. To? 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 Real Midis. A co się stało? Tu coś było pokazane wcześniej. O, skrzyneczka. Lubię takie znajdźki. Skrzynka czelodnika. Podstawowe narzędzia, które poprawią wygodę użytkowania wyposażenia. Ulepszenie plus jeden. Okej, okay. Weźmy to. Naszyjnik z kamieniem. Drogie kamienie na złotym łańcuszku. Wydają się być cenne. Sprzedamy. Piwko. Pieczona sarna. 15 monet. Wytrych. I pieniążki znowu. No powiem wam, tu mnie zaskoczyli. Tu mnie zaskoczyli. Skrzynia czeladnika, dobra. Gdzie te jelenie? Czy to gdzieś tu? O, 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 o! Chodźcie. Coś mi tu biega, patrzcie. Nie trafiłem. Jeszcze jedna. A ty skręciłaś. Dawaj, traf, traf. O kurwa, kto tu siedzi? Ej, dobre. Ginąłeś? O. Dobra, leży. Techniki walki. Dobra, na razie mnie to nie interesuje. Zbieramy mięso sarny. Kurałani. Tutaj coś jeszcze da się podnieść? Nie, po prostu ona... Benz. Pięknie. Nie, polowanie całkiem ciekawe, trochę jak w Ikarusie, ale zrobione lepiej. To na pewno. W Ikarusie jakoś tak sztywno to działało wszystko. Konopia! Bierzemy. Ty, mam cię. Pięknie. Oho, walka. Tego co pamiętam w... Jeszcze ty. W zwykłym Robin Hoodzie walczyliśmy z... Oła! Jakimś wiewiorulodami? Dobra, nie wiem. Co jest z wiewiórką mi się kojarzy? O cholera! Gdzie ten gościu jest w ogóle? Z kim ja się biję? Tu jest. Oła! Raz. Dwa. Trzy. Leży. O. Nie, walka jak na razie okej. Okay. Z łuku przynajmniej. Znaczy nie jest 10 na 10, ale jest okej. Okay. Jak tam wejść? Może po skałach jakoś. Leci! Pięknie. Nie, polowanie też mi się podoba. Okej. Okay. Nie wiem, czy to nawet jest wczesny dostęp, czy po prostu gra już wyszła. Przepraszam was bardzo, ale tego nie sprawdziłem. O, tu mi się gra ścięła lekko teraz. Ale w kopitko dostała. O, znowu się ścięła gra. To teraz tak mocniej. Dobra, ale jesteśmy z powrotem. Powinno być już okej. Okay. Ile my tego zabraliśmy? Już chyba... Tak, już wszystko. Tylko dostarczyć mięsko musimy. Ale najpierw chciałbym tutaj zawitać... Ej, hop! Dobra, jesteśmy. Co z ciebie wypadło? Worek z monetami. I strzała. Nie, powiem wam, że... Czy jestem zadowolony? Czy ja tam doskoczę? Nie spodziewałem się tego po tej grze. Cholera, nie. Muszę się rozpędzić z shiftem. Siup! Dobra, jest... O kurwa! Jeszcze raz, bo wydaje mi się, że tam pierwszą postać zabiłem w tamtym miejscu. Muszę sobie jedną rzecz przełączyć, bo mam pod shiftem jest kliknięcie, a ja chcę... O właśnie. Wytrzymaj.
Czyli wiedzieli, że to będą ludzie chcieli robić. O, i teraz jest o wiele dynamiczniejsze poruszanie się. Dobra. Opa. O, ja cię kręcę. Wspinaj się dobrze. Myślałem, że się nie wspina postać tutaj. Ale jest dobrze. Czy to da się przeszukać, bo coś mi się tu pojawiło przed chwilą? A, tu są przedmioty, które wypadły. 18 złota i strzała. No i pięknie. Nie, dobra, dobra, jest okej. Koniec odcinka, jak nie zapomnę, ocenię tą grę tak. Z tego, co tutaj przeżyliśmy przez ten... No, te ścinki mi się nie podobają, ale to jest opcja, że coś jest z moim komputerem, nie tak? Albo z miejscem na dysku. No właśnie, znowu to samo. O, mogą być tego typu sprawy, zaraz zobaczymy. Zminimalizuję sobie grę na chwilę. Dajcie mi momencik, przepraszam was bardzo. Ale chyba faktycznie mi się kończy miejsce na dysku. Już patrzę. 30 sekund. Bo nie chcę tutaj montować nic, dlatego tak, nie mam miejsca na dysku, wszystko jasne. Dobra, 31 minut. Dajcie znać, moi kochani, czy po tych 30 minutach jesteście zainteresowani tą grą, czy chcecie więcej odcinków, czy chcecie więcej całą serię z tego może. Łapka i komentarz i ja będę zadowolony, będę wiedział, czego chcecie. No oczywiście później sam zdecyduję, czy ilość wyświetleń samo sobie zrobiło robotę, czy nie. I będziemy kontynuować lub nie. Czasem kończymy i niedługo będziemy sobie właśnie tak testować różne gierki, bo ostatnio dostaję różne klucze od twórców, więc myślę, że to fajna opcja. Trzymajcie się, cześć.